Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jak wygląda szkoła wyższa? Maturzyści mieli okazję poznać ją od podszewki podczas dnia otwartego w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Ekonomia, socjologia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe, a wszystko w tych murach. Są takie momenty, w których każdy może wejść i przekonać się, jak działa i co oferuje swoim studentom Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych w Ostródzie, Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks i Zaocznego Liceum dla Dorosłych Cosinus mieli okazję posłuchać o proponowanych tu kierunkach studiów, zwiedzić rektorat, a także zajrzeć do biblioteki i czytelni. Można poznać, zainspirować się na pewno czymś, zainteresować na przyszłość przede wszystkim. Kiedy przyjeżdżacie do uczelni, która pokazuje swoją ofertę, można się z nią w fajny, taki naturalny sposób zapoznać? No tak, można. Muszę wybrać, co chce się robić w życiu potem. Nad jakimi studiami się zastanawiacie? Czy już się zastanawiacie? Może tutaj? Myślę, że tak. Coś związanego z ekonomią. Wizyta w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii była też okazją do zaprezentowania partnerów uczelni, z którymi zawodowe relacje żacy nawiązują jeszcze w trakcie studiów. Umowy podpisane z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, który w tej chwili oferuje na pniu około 400 miejsc pracy. Pierwszy pułk wojsk z Giżycka, dalej to, co dotyka tutaj również policji, innych służb mundurowych. Absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP pracują również w samorządach, organizacjach pozarządowych i własnych firmach. Ci maturzyści mogą za kilka lat dołączyć do tego przeszło 17-tysięcznego grona. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv